Kolejnym miejscem, które odwiedziłam podczas moich francuskich wakacji, był Port Grimaud, znajdujący się w Prowansji, na francuskiej rivierze, oddalony zaledwie o kilka kilometrów od Saint-Tropez. Port Grimaud to miasto ujścia rzeki, zbudowane od podstaw. Jego ulice to kanały połączone licznymi mostkami. Autorem, a zarazem pomysłodawcą tego niezwykłego eksperymentu architektonicznego był François Spory. Wymyślił on sobie miasto zbudowane na wodzie, podobne do Wenecji, z kanałami wodnymi i tradycyjnymi francuskimi domami rybackimi, z których każdy ma osobne miejsce do cumowania łodzi przed swoim domem. W 1962 roku kupił teren tuż przy Zatoce Saint-Tropez, a 4 lata później uzyskał pozwolenie na budowę. Wenecja Lazurowego Wybrzeża zaczęła wynurzać się z bagien rzeki wpływającej na północnym brzegu do Zatoki Saint-Tropez w roku 1966. Miasto oddawane do użytku było etapami. Cała inwestycja zakończyła się w roku 2000. Autor przedsięwzięcia nie doczekał tego momentu. Zmarł rok wcześniej. Jego ciało spoczywa w kościele przy głównym placu portu. Kolorowe domy rozmieszczone są na 4 małych wyspach, które łączą mosty. Otoczone są ogrodami. Domy zaprojektowano tak, aby były indywidualnie różne. Pomalowane zostały w delikatnych pastelowych kolorach ochry, różu i turkusu oraz wyposażone w okiennice z kutymi żelaznymi balkonami oraz dachami z terakotowych płytek rzymskich. Pomimo początkowych kontrowersji dotyczących koncepcji morskiej wioski, po kilku dekadach budynki pięknie się zestarzały. Obecnie istnieje ponad 2000 rezydencji, a Port Grimaud stał się bardzo pożądanym miejscem. Rokrocznie odwiedza go ponad 1 000 000 turystów. Port Grimaud to luksusowe osiedle apartamentowe z super nowoczesną mariną nazywane Wenecją Lazurowego Wybrzeża lub prowansalską Wenecją. Trzeba przyznać, że architektowi udało się odtworzyć klimat, o którym marzył. Obecnie miasto zajmuje około 80 hektarów, ma 14 mostów oraz 12 wysp. Całość składa się z szeregowych domków zbudowanych na sztucznych półwyspach i wyspach. Dzięki temu każdy mieszkaniec portu Grimaud ma dostęp do wody i prywatną mini przystań jachtową. I chyba wszyscy korzystają z tego udogodnienia. Przed domami, w szeregu, ciasno cumują mniejsze i większe jachty i motorówki. Port Grimaud można także podziwiać z wody. W tym celu najlepiej wypożyczyć elektryczną motorówkę i całość opłynąć. Wszelkie łódki można wynająć tuż przy głównym wejściu oraz w kilku innych miejscach.
30-minutowy rejs kosztuje 30 euro. Drugie tyle trzeba zostawić w depozycie. Łodzie mieszczą do 5 osób i pływają powoli. Ze sterowaniem poradzi sobie nawet większe dziecko. Poszczególne półwyspy łączą niewielkie mostki zbudowane w różnych stylach. Na jednym z placów stoi kościół. Tuż przy nim dobudowano niewielką wieżę widokową, na którą wstęp kosztuje 1 euro. Rozpościera się z nich widok na Port Grimoux, pobliskie Saint-Tropez oraz całą zatokę. Z Portu Grimoux regularnie kursują statki do Saint-Tropez, które z pewnością warte jest odwiedzenia, pospacerowania po jego starożytnych, krętych uliczkach z eleganckimi restauracjami i kafejkami. Film o Saint-Tropez można także obejrzeć na naszym kanale. Port Grimoux zdecydowanie warto odwiedzić. Na tę wizytę trzeba przeznaczyć około 3-4 godzin. Wokół portu są dwa duże parkingi, więc nie ma problemu z zostawieniem auta. Na terenie obiektu nie ma ruchu kołowego. Port Grimoux to niezwykłe miejsce. Bajecznie kolorowe domki, urokliwe mostki, barwne ogrody i uliczki wodne zachwycą każdego turystę. Mnie to miasteczko urzekło swoją urodą. Gorąco polecam.